Na tym filmie ze statystyki matematycznej pokażę Wam, jak wybrać odpowiedni wariant wzoru na przedział równości dla średniej. Wszystko zależy od tego, jak wygląda treść zadania. Podstawowy wzór na przedział równości ma następującą postać. Szacowana jest średnia, która tu się znajduje w środku. Niektórzy mają zamiast literki M mały symbol mi. Tu jest średnia z próby, tu jest odchylenie standardowe z populacji generalnej, tu jest wielkość próby. To samo mamy tutaj po prawej stronie, ale ze znakiem ujemnym. Tu z plusem. A wartość, która tu jest zapisana, pochodzi z rozkładu normalnego. I ten cały wzór mówi o tym, że prawdopodobieństwo tego, że średnia zawiera się między tym wynikiem a tym wynikiem, wynosi na przykład 95%, gdzie liczba po prawej stronie jest to tak zwany współczynnik ufności, czyli na ile procent jesteśmy pewni, że wyniki z próby, czyli średnia, jak i wielkość próby przy ustalonej wielkości odchylenia standardowego z populacji generalnej dobrze przenosi wyniki na całą populację generalną. Więc jeżeli w treści zadania będzie podana sigma i informacja będzie, że rozkład jest normalny danej badanej cechy, to korzystamy od razu z tego wzoru. Nie zawsze w treści zadania jest powiedziane, że dana cecha ma konkretnie określony rozkład normalny ze znaną konkretnie wartością odchylenia standardowego. Jeżeli nie ma takiej informacji, to my, a nawet jak jest napisane, że rozkład jest normalny, to patrzymy na wielkość próby. A więc jeżeli próba okazuje się być mała, czyli u mnie było to założenie do 30 obserwacji, korzystamy z wariantu wzoru, który bazuje na rozkładzie testu studenta. Mała literka T z napisem tutaj indeksu dolnego alfa i n-1 jest to wartość krytyczna z rozkładu testu studenta. Można znaleźć na moich filmach na pewno sposób szukania zarówno wartości krytycznej z rozkładu normalnego, jak i z rozkładu tutaj studenta, tutaj rozkładu normalnego. I ten wzór jest podobny do tego, ale zobaczcie, tutaj jest obliczona, podana, wstawiona konkretna wartość odchylenia z populacji generalnej, czyli sigma. Jeżeli nie ma tej sigmy, to podstawiamy odchylenie standardowe, ale z próby, czyli z tego małego badania cząstkowego z całej populacji generalnej. I tak samo powiemy, z jakim prawdopodobieństwem średnia zawiera się między jakimi wartościami. Jeżeli jednak próba okazałaby się duża, u mnie oznaczałoby to, że przekracza 30 obserwacji, powiemy, że średnia zawiera się między tą wartością wyliczoną, a tą wartością z określonym prawdopodobieństwem. I zobaczcie, że ten wzór trzeci w porównaniu do pierwszego niemal jest bliźniaczy. To znaczy, również korzystamy z rozkładu normalnego, czyli szukamy wartość krytyczną z rozkładu normalnego albo bezpośrednio z tablic rozkładu normalnego, albo z tablic dystrybuanty rozkładu normalnego. Tylko że tu potrzebujemy odchylenie standardowe z populacji generalnej, tu podstawimy z próby. Bo jak nie ma podanej sigmy, to my bierzemy odchylenie standardowe z próby. I teraz, jak widzicie, tu jest zapisane, co jest odchyleniem z próby, a co jest z populacji generalnej. Pamiętajmy, że populacja generalna to są wszystkie badane jednostki i nie zawsze wiemy, ile ich jest. Więc to jest generalnie pełna, duża zbiorowość o nieustalonej często liczebności. Zaś próba jest to jakiś wycinek badany w celu oszacowania wyników z populacji generalnej. I teraz przypadek pierwszy. Pomówię Wam, kiedy konkretnie wybierzemy ten wzór lub ten wzór. Wszystko, tak jak mówiłam, w zależności od treści zadania. Jeżeli jest zadanie o następującej treści, możemy na podstawie samej treści zadania wybrać, który z tych trzech wzorów byłby u nas bardziej poprawny. Przypadek pierwszy. Na pewnej wyższej uczelni studiuje wielu studentów, czyli to jest tak zwana populacja generalna. Wylosowano 100 mężczyzn, których średni wzrost wynosi 175 cm przy odchyleniu standardowym równym 5 cm. Zakładają, że rozkład wzrostu studentów tej uczelni jest normalny. Przy współczynniku ufności, tutaj jakimś określonym, oszacować przedział ufności dla średniej wzrostu studentów.
To jest koniec treści zadania. My musimy wybrać wzór pierwszy, drugi lub trzeci. Jeżeli, jak tu pisałam, jeżeli jest podana wartość sigmy w rozkładzie normalnym, od razu korzystamy z tego wzoru. My tutaj widzimy, że próba jest duża, ale samo to jest jeszcze informacja jakby w drugim etapie badania. Najważniejsze jest, czy jeżeli rozkład już zakładamy, że jest normalny, to czy znane jest odchylenie standardowe w tym rozkładzie. Tu nie ma żadnej tej informacji, a samo założenie, że rozkład jest normalny, jest niewystarczające, żeby skorzystać z tego wzoru. W tej sytuacji możemy powiedzieć, że nie możemy korzystać ze wzoru numer 1 i patrzymy, czy próba jest mała, czy próba jest duża. Informacja w treści zadania mówi: wylosowano 100 mężczyzn, a więc próba jest duża. Dlatego korzystamy ze wzoru tutaj jako numer 3 i wszystko, co będzie nam potrzebne, możemy wyciągnąć. Jest podane, ile wynosi średnia z próby, że na podstawie 100 badanych jednostek próby mamy odchylenie standardowe i podstawiamy to S od X. Więc w tym pierwszym przypadku wzór trzeci u nas. Jeżeli mamy zadanie bardzo podobne, zwróćcie uwagę, bliźniacz, jest po prostu próba mała przy jakichś wynikach typu średnie i odchylenie standardowe, ale informacja jest niby, że rozkład jest normalny, to nie możemy korzystać z tego wzoru przy szacowaniu przedziału ufności dla średniej, ponieważ nie jest podane, ile wynosi w tym rozkładzie normalnym odchylenie standardowe ta sigma. Wówczas w tej sytuacji patrzymy na wielkość próby. Ta próba w tym przypadku drugim jest próbą niewielką, bo liczebność tej próby mieści się do 30 obserwacji, a więc korzystamy ze wzoru bazującego na rozkładzie testudenta. Ostatni, trzeci przypadek jest niemal bliźniaczy do przypadku drugiego. Tylko zwróćcie uwagę, wylosowano podobnie niską liczbę mężczyzn i wiemy, ile wynosi ta średnia z próby wzrostu 16 mężczyzn, ale jest informacja znowu, że rozkład jest normalny, ale jest właśnie podany z odchyleniem standardowym równym 4 cm. Taka informacja wskazuje na to, że znamy, ile konkretnie wynosi sigma, czyli odchylenie standardowe w populacji generalnej. Wtedy, mimo tego, że próba jest mała, korzystamy ze wzoru numer 1.